Dobry wieczór Państwu. Witam na kolejnym spotkaniu Międzykulturowej Akademii Trzeciego Wieku. Tym razem znowu w formule online. I witam od razu naszego dzisiejszego prowadzącego, pana magistra inżyniera Adama Błażowskiego, który opowie nam o innowacjach w zakresie efektywności energetycznej. Pan Adam Błażowski jest inżynierem, zajmuje się informatyką w efektywności energetycznej, jest jednym z założycieli fundacji FOTA for Climate i myślę, że przedstawi nam tutaj takie bardzo nie tylko interesujące, ale też miejmy nadzieję nadające się do praktycznego wykorzystania informacje, które pozwolą nam również w naszym codziennym życiu, wcześniej czy później, zwiększać efektywność energetyczną, a co za tym idzie, działać na rzecz ochrony środowiska, klimatu, no i być może też trochę oszczędzić. Zapraszam. Witam Państwa. Tak jak Joanna wspomniała, jestem inżynierem. Pracuję w branży związanej z efektywnością energetyczną. Od wielu, wielu lat zajmuję się tematami klimatycznymi i prowadzę też taką działalność aktywistyczną. Jestem jednym z założycieli fundacji FOTA for Climate, która właśnie ma na celu szukanie takich rozwiązań, które są pragmatyczne. O tym za chwileczkę opowiem. Dzisiaj będziemy mówić o energii i o innowacjach w efektywności energetycznej, bo te tematy są związane. I plan tego wykładu mniej więcej kształtuje się w ten sposób, że najpierw porozmawiamy o energii, potem porozmawiamy o tym, czym jest efektywność energetyczna, czym nie jest i co to tak naprawdę jest, do czego służy. Podam też kilka przykładów różnych innowacji w efektywności energetycznej i będziemy mieli czas na pytania, na dyskusję. Jeżeli ktoś z Państwa będzie miał jakieś pytanie, można na YouTubie zgłaszać. Jeżeli ktoś jest na Zoomie, to też można do prowadzącej się zgłaszać i potem będziemy próbowali na te pytania odpowiadać. Dwa zdania o nas. FOTA for Climate to jest młoda organizacja. Jesteśmy w całej Polsce i skupiamy ekologów, inżynierów, naukowców, specjalistów z różnych branż, aktywistów i szukamy takich pragmatycznych rozwiązań naszej sytuacji klimatycznej, które są oparte na wiedzy naukowej, czyli szukamy takich rozwiązań, które nie są oparte na jakichś naszych dobrych intencjach albo naszych marzeniach, albo wyobrażeniach, jak powinno być, czy jak się powinno dziać. Natomiast szukamy takich rozwiązań, które w jakiś sposób wiemy, że są lepsze od innych albo są preferowane, dlatego że mamy na nie dowody naukowe. I ten pragmatyzm, ta taka ekologia oparta na faktach jest dla nas bardzo ważnym elementem. To znaczy, że podchodzimy do tematów tak agnostycznie, jeżeli chodzi o różne technologie, jeżeli podchodzimy o różne rozwiązania, szukamy po prostu tego, co jest najlepsze, co najlepiej działa, co przyniesie najlepszą korzyść dla ludzi, dla klimatu i dla przyrody. Ludzie, klimat, przyroda to jest ten trójkąt, który często ma sprzeczne interesy. Przyroda ma inne interesy niż ludzie, ludzie mają interesy inne niż klimat, a opieka, ochrona klimatu jeszcze wpływa na te wszystkie pozostałe dwie rzeczy. Można nas poznać po takich dużych dmuchanych misiach, bo w różnych akcjach, gdzie bierzemy udział, te misie gdzieś tam się pojawiają. Zajmujemy się energetyką, zajmujemy się bagnami, lasami, przyrodą, bioróżnorodnością i można nas śledzić na Facebooku, mamy nasze filmiki na YouTubie. Więc jeżeli ktoś wpisze sobie na Facebooku FOTA for Climate, to tam można dużo się dowiedzieć na nasz temat. Zaczynając wykład, chciałbym postawić takie pytanie. Które rozwiązanie jest bardziej eko? Wyobraźcie sobie Państwo, że mieszkacie w takim wielkim, gigantycznym mieście, jak na górze,
albo w takiej wiosce, w górach, w lesie. I chciałbym postawić takie dosyć ważne pytanie, które z tych rozwiązań jest bardziej eko, które jest bardziej efektywne energetycznie, w którym byśmy chcieli mieszkać? To jest też jeszcze ważne pytanie. I dlaczego? Na górze mamy nowoczesne chińskie miasto, w którym jest dużo publicznego transportu, w którym jest to miasto, które charakteryzuje się dużym zagęszczeniem mieszkańców, a na dole mamy taką wioskę w górach, która no, zasilana jest biomasą, widać trochę dymu, wszędzie drzewa, wszędzie zieleń. No i słuchając tego wykładu, chciałbym, żeby Państwo się zastanowili nad tym, które z tych rozwiązań jest bardziej ekologiczne albo bardziej efektywne energetycznie. Historia ludzkości, nie wiem, czy widać moją myszkę, prawdopodobnie widać moją myszkę. Historia ludzkości to jest historia wiecznie poprawianej efektywności energetycznej. My poprawiamy efektywność energetyczną od dziesiątków tysięcy lat. To nie jest tak, że to jest tylko wymysł obecnych czasów. My naszą efektywność poprawiamy od dawna. To znaczy, że robimy te same rzeczy za pomocą mniejszej ilości energii. O tym będziemy mówić szczegółowo później, ale możemy zauważyć, że tak naprawdę do 1850 roku cały świat, cała ludzkość była w 100% zasilana energią odnawialną, czyli tak zwaną biomasą. Tak? Nasi przodkowie chodzili do lasu, przynosili drewno, to drewno było spalane, węgiel drzewny, żeby ugotować posiłek, żeby wytopić stal. I dopiero w okolicach 1850 roku zaczęliśmy wydobywać węgiel, to jest ten szary kolor. Potem na początku naszego wieku odkryliśmy ropę, to jest ten niebieski kolor, a później nauczyliśmy się zużywać gaz i to jest ten fioletowy kolor. Później ten czerwony to jest atom, to jest energia jądrowa, trochę hydroenergetyki, która gdzieś tam się przewija przez ten cały czas i dzisiaj dochodzimy do takiego ogromnego poziomu zużycia energii, który no, jest dla nas kluczowy, dlatego że ludzie są prawdopodobnie jedynym gatunkiem na świecie, który bez energii elektrycznej, tutaj akurat mamy energię pierwotną, nie tylko elektryczną, ale bez energii elektrycznej umiera i jest ona naszym podstawowym dobrem, tak jak woda, tak jak jedzenie, potrzebujemy energii elektrycznej, ale nie tylko elektrycznej. Więc ten głód energii ludzkości jest, można powiedzieć, duży i biorąc pod uwagę, jak wielu ludzi w ogóle nie ma dostępu do energii, to jest prawdopodobnie jeszcze w dużej mierze niezaspokojony. Niestety wpływa to na emisję CO2, tak? Wpływa to na emisję gazów cieplarnianych. Tutaj 73% gazów cieplarnianych to jest CO2, 20% gazów cieplarnianych to jest metan, trochę tlenków azotu i głównie jest to węgiel, spalanie węgla, czyli 24% emisji to rodzi się przy spalaniu węgla, 18% przy gazie, ropa naftowa, czyli to, co wlewamy do naszych samochodów, to jest 20%, no i 36% to są emisje bezpośrednie, takie jak na przykład wycinanie lasów, gleby, zmiana przeznaczenia gleb, leśnictwo i wykorzystanie terenów i tak dalej, i tak dalej. Więc to, co dzisiaj jak gdyby, na czym oparta jest nasza gospodarka, niestety wiąże się z emisjami gazów cieplarnianych i no, trzeba temu zaradzić, dlatego że globalne zmiany klimatu są, czy się to komuś podoba, czy nie. Fizyka radiacyjna atmosfery akurat nie przejmuje się tym, czy ktoś wierzy w zmiany klimatu, czy nie wierzy. Po prostu te rzeczy następują, dzieją się i niewiele możemy z tym zrobić poza po prostu zaprzestaniem emisji tych gazów cieplarnianych. Zmiany klimatu będą miały swoje konsekwencje.
To jest informacja z European Environmental Agency. Tutaj Polska w kolorze zielonym. Przyszłość nasza, naszych wnuków, naszych prawnuków będzie inna niż dzisiaj. Inaczej będzie ten świat wyglądał. Będziemy mieli zwiększenie takich upałów i bardzo gorących fal gorąca w lecie. Będziemy mieli mniej deszczu w porze letniej. Będziemy mieli generalnie zwiększenie temperatury wody, czy to w rzekach, czy w morzu. Temperatura będzie, ta woda będzie trochę cieplejsza. Będziemy mieli dużo większe ryzyko pożarów lasów. To jest raczej nieuniknione. I będziemy mieli zmniejszoną wartość ekonomiczną lasów. Czyli lasy będą nie tylko mogą spłonąć, ale po prostu wiele gatunków drzew w Polsce nie ma za bardzo racji bytu. Jeżeli widzą Państwo po drodze jadąc pociągiem albo samochodem, jeżeli widzą Państwo jakieś martwe drzewa, to bardzo często są to brzozy albo modrzewie, które no niestety w tym naszym zmieniającym się klimacie w Polsce często nie mają racji bytu. I to samo dotyczy wielu lasów gospodarczych, gdzie po prostu trzeba sadzić dzisiaj inne gatunki, które są bardziej przystosowane do cieplejszych temperatur. Więc takie rzeczy nas czekają, to jest tylko oczywiście kawałek. Daleki jestem od straszenia końcem świata czy apokalipsą, natomiast nie należy tego bagatelizować i nie należy tego ignorować, po prostu musimy zredukować emisję CO2. No więc tak, jeżeli dowiedzieliśmy się, że ten dużo tego CO2 wynika z naszej działalności energetycznej, czyli spalania różnych źródeł, to zastanówmy się, jakie źródła energetyczne, jakie mają emisje. No to są informacje z IPCC. Najbardziej brudny jest węgiel. To jest 820 gramów CO2 na 1 kWh. Kilowatogodzina to jest 100-watowa żarówka, która pali się przez godzinę. Na szczęście dzisiaj tych żarówek już nie ma, zostały one wycofane, bo praktycznie powinny być nazywane grzałkami technicznie, a nie żarówkami, bo światło było tylko efektem ubocznym ich działalności. Spalanie biomasy razem, czyli drzew, spalanie drzew razem z węglem wcale nie pomaga, to jest tylko 740. Gaz o połowę mniej, gaz o połowę mniej niż węgiel, 490, czyli widzimy teraz bardzo dużo inwestycji gazowych, tutaj się zmienia, odchodzimy od węgla, dużo o tym jest rozmowy, natomiast bardzo często odchodzimy od węgla na gaz. I to odchodzenie z węgla na gaz polega na tym, że nasze emisje tylko spadają o połowę. Spalanie biomasy, czyli na przykład drzew albo resztek startaków, to też jest około 230. No i dochodzimy do niskoemisyjnych technologii, i na te technologie powinniśmy przechodzić. Panele słoneczne, takie profesjonalne, farmy solarne, które gdzieś są budowane na polach, to jest około 48 CO2, gramów CO2 na kilowatogodzinę. To wynika z przekształcenia terenu, to wynika z wykorzystania stali, cementu, czy może jakichś innych urządzeń, które trzeba zbudować przy okazji przyłączy. Ale są to już technologie niskoemisyjne. Panele na dachu są jeszcze mniej emisyjne, dlatego że tam już dach istnieje, nie trzeba tam za bardzo się natrudzić, żeby je zainstalować, więc to jest jeszcze mniej emisji. Energia geotermalna, czyli odzyskiwanie ciepła z gruntów. Potem jest concentrated, to są takie wielkie solarne instalacje z lustrami, to niestety w Polsce, w Europie nie ma za bardzo racji bytu, a takie rzeczy buduje się w Afryce. Hydroenergetyka 24, atom 12, energia wiatrowa, morska i lądowa 12 i 11. Czyli to są niskoemisyjne technologie, na które powinniśmy przechodzić, żeby wyrzucić ten gaz i wyrzucić ten węgiel, który nam niestety psuje atmosferę. I jak to wygląda na dzisiaj? O dziwo, wcale nie tak źle. Przynajmniej w Europie. W Europie mamy,
to czerwone, całą tą podstawę z atomu, 25% energii w Europie to jest atom i jeszcze do tego hydroenergetyka i jeszcze do tego wiatr zielony i jeszcze do tego energia słoneczna żółta. Tak naprawdę w Europie połowa energetyki jest dzisiaj niskoemisyjna. W porównaniu z innymi kontynentami, czy z Chinami, czy z Indiami, czy z innymi krajami, które dopiero się rozwijają, no to my wcale tak źle nie stoimy. Oczywiście musimy działać dalej, musimy się pozbyć reszty paliw kopalnych, ale na dzień dzisiejszy połowa naszej energetyki w Europie jest czysta. I to jest ważne, bo moim zdaniem powinno dawać trochę takiej nadziei, że nie jesteśmy tak daleko od rozwiązania. Węgiel brunatny, to jest ten brązowy kolor tutaj, ten wykres przedstawia cały rok, 360 dni produkcji energii. Ten węgiel brunatny to jest głównie spalany w Polsce i w Niemczech, więc tak naprawdę gdyby te dwa kraje zrezygnowały z węgla brunatnego, to on już by wtedy zniknął z Europy w dużej mierze. Węgiel kamienny to jest ten czarny, duży szary kolor to jest gaz. Gaz teraz jest hitem, bardzo wiele projektów gazowych powstaje, no i zielony to jest energetyka wiatrowa i fotowoltaika, które są czyste. Więc okazuje się, że nawet jeszcze zanim temat globalnego ocieplenia był takim ważnym i palącym tematem, to wiele krajów już się zdekarbonizowało w energetyce i ma czysty prąd. Do tych krajów należy Szwajcaria, Norwegia z hydroenergetyką, Szwecja, Francja. To są kraje, które na dzisiaj już mają energię elektryczną, przynajmniej nie pierwotną całą, ale energię elektryczną już mają zdekarbonizowaną i właściwie są wzorem, czy powinny być wzorem dla innych krajów. Tutaj widzimy taki dosyć ciekawy wykres, który pokazuje, jak w ciągu roku się przedstawia emisyjność różnych krajów. Każda kropka to jest jeden dzień w danym kraju i na osi poziomej mamy pokazane, ile mocy jest produkowane, czyli ile prądu tak naprawdę jest wytwarzane w tym dniu i jaka jest jego emisyjność, czyli jeżeli wieje wiatr, jeżeli nie wieje wiatr, to ile tego CO2 wychodzi. Na górze mamy Polskę, niezbyt zachęcający przykład, bo widzimy, że tak naprawdę nieważne, ile w Polsce produkujemy energii, no to ona jest pomiędzy 600 a 800 kWh. Gramów CO2 na kilowatogodzinę, więc no, niestety nie jest dobrze i w najbliższych dekadach trzeba będzie to zmienić, ponieważ mamy po prostu bardzo, bardzo brudną energetykę i jest to do zmiany. Natomiast na dole widzimy Francję, która jest tutaj ten niebieski kolor. Francja jest praktycznie zeroemisyjna, 50 gramów to już jest bardzo niskoemisyjna, zero nie, ale niskoemisyjna i czasami produkują bardzo mało, czasami produkują bardzo dużo, ale nieważne ile produkują energii, to ona jest czysta. Ta wielka brązowa plama to są Niemcy. Czasem jeżeli wieje wiatr, świeci słońce, to Niemcy produkują bardzo dużo energii i jest to ona w miarę czysta, chociaż nigdy nawet nie dotyka tych poziomów francuskich, ale jest bardzo czysta, ale czasami tak jak teraz, kiedy przychodzi zgniły wyż, mamy mgłę w całej Europie i nie ma wiatru, no to wtedy ta energia jest bardzo brudna, nawet tak jak w najlepsze dni w Polsce. Tutaj zielony mamy Włochy, tutaj Wielka Brytania jest niebieska, trochę lepiej. Norwegia bardzo czysta, dlatego że mają hydroenergetykę. Szwecja, hydroenergetyka i atom też dosyć czysta. Co ciekawe, Dania. Czasem jest dobrze, czasem jest bardzo źle. Belgia również. Więc widzimy, że takie chwilowe newsy, czy takie informacje o tym, że jakiś tam kraj ma dzisiaj akurat bardzo czystą energetykę, to niewiele znaczy, dlatego że w takim rozłożeniu rocznym okazuje się, że to jest bardzo różnie z tym bywa. Tak? Jednego dnia może być bardzo dużo wiatru i słońca, a drugiego dnia może być flauta i wtedy jest spalany gaz i węgiel. I
pytanie, czy tak musi być cały czas? Nie. Okazuje się, że mamy przykłady w historii i w Europie, gdzie niektóre kraje naprawdę bardzo dobrze sobie radzą. To jest zdjęcie, które zrobiłem na COP24 w Katowicach, na stoisku Wielkiej Brytanii. I Brytyjczycy się chwalą tym, że obniżyli swoje emisje o 43%, a jednocześnie ich poziom PKB wzrósł 65-72%. Więc 72 konkretnie, tak. Czyli można redukować emisje, jednocześnie zwiększając swój produkt narodowy brutto. Oczywiście jest to obarczone różnymi warunkami, dlatego że w przypadku Wielkiej Brytanii to polegało na tym, że Brytyjczycy wyrzucili cały węgiel ze swojego miksu, zastąpili go gazem oraz wiatrem, a z drugiej strony bardzo dużo produkcji brytyjskiej zostało wyeksportowane do Chin, więc przynajmniej w części ten spadek emisji wynika z tego, że po prostu Brytyjczycy przeszli na gospodarkę opartą na usługach, a niekoniecznie na ciężkiej produkcji przemysłowej, co oczywiście ma swoje plusy i minusy, więc przynajmniej część tych emisji została wyeksportowana do Chin i to chińskie emisje tak naprawdę są, przepraszam, tymi brytyjskimi, tylko że ponieważ produkowane są gdzie indziej, to już liczą się na konto innego kraju. Niemniej jest to jakiś przykład na to, że wcale nie jest tak, że wzrost PKB musi bezpośrednio wiązać się też ze wzrostem emisji. Widzimy bardzo duże obniżenie kosztów odnawialnych źródeł energii. Widzimy, że to są nawet dane jeszcze z 2016 roku, dzisiejsze dane są jeszcze lepsze. Tutaj są energia wiatrowa, tanieje o 40% w 10 lat, fotowoltaika o 80 już nawet do dzisiaj, baterie też staniały. Więc widzimy dużą jak gdyby zmianę w kosztach różnych technologii, które w teorii powinny nam pomagać do pewnego stopnia pozbyć się tego węgla i tego gazu. Widzimy, że świetlówki LED-owe, które były bardzo drogie jeszcze w 2008 roku, dzisiaj LED-owe świetlówki są prawie 94% tańsze. Więc taka ekonomia skali pomaga nam w tym, żeby zastępować brudne technologie czystymi. Niemniej wyzwanie jest spore. To są emisje CO2 historyczne, gdzieś tak do naszego roku 2020. No i jeżeli chcielibyśmy osiągnąć zeroemisyjność, to praktycznie one powinny zacząć spadać po prostu jeszcze szybciej niż rosły do 2050 roku. A jeżeli będziemy sobie zwlekać z tym, co najpewniej nastąpi, bo bądźmy realistami, taki spadek musiałby wiązać się chyba z trzecią wojną światową albo jakimś zniknięciem ludzkości, więc prawdopodobnie bardziej ten scenariusz jest możliwy, że po prostu one będą spadały wolniej, to niestety po 2050 roku będziemy musieli mieć też ujemne emisje, czyli będziemy musieli wydatkować energię na to, żeby wyciągać CO2 z atmosfery, wyciągać CO2 z oceanów. Co to oznacza? To oznacza, że nasze wnuki i nasze prawnuki zamiast budować szpitale i szkoły będą musieli wydawać pieniądze na sprzątanie świata. Jeżeli będą chcieli zachować swój klimat w jakimś tam ekwilibrium, to niestety będą zmuszeni do tego, żeby jakąś część swoich pieniędzy wydawać na sprzątanie po nas i po naszych przodkach. Takie są realia i niestety tego się nie da ominąć. Czym jest efektywność energetyczna? Efektywność energetyczna nam może w tym pomóc, tak? Bo jeżeli mamy tak ogromne zużycie energii, jeżeli jesteśmy w stanie zracjonalizować efektywność energetyczną, jeżeli jesteśmy w stanie to samo wykonać mniejszą ilością energii, to oczywiście możemy w tym momencie założyć, że być może udałoby nam się spalać mniej kopalin i mniej gazu i węgla i zrobić to samo mniejszą ilością tych paliw, tak?
Oczywiście na drugim zdjęciu widzą Państwo miasto, które jest w tak zwanym blackoutie. To była Dżakarta. A w Dżakarcie był taki blackout, gdzie po prostu prąd zniknął. I takie wydarzenie, gdzie po prostu przestajemy zużywać energię elektryczną, nie jest efektywnością energetyczną. To w żaden sposób nie jest efektywność energetyczna, to jest po prostu zredukowanie zużycia całkowite, czyli już nie produkujemy niczego, nie czytamy, nie mamy światła, nie mamy lodówek i nie ma to nic wspólnego z efektywnością energetyczną, ponieważ nie jest to żadne rozwiązanie naszego problemu. Tak naprawdę z rzeczywistości ludzie są bardzo, bardzo głęboko uzależnieni od elektryczności. I kto mieszkał kilka lat temu w Szczecinie, gdzie przez kilkanaście godzin nie było prądu, to ten wie, jak to wygląda. Generalnie ludzkość nie jest w stanie funkcjonować bez energii elektrycznej, przynajmniej w dużych zurbanizowanych centrach. I okazuje się, że kiedy nie ma prądu, to nawet nie można kupić leków w aptece, dlatego że nie działa kasa i nie działa terminal płatności. Nie działają lodówki, nie działają sklepy i nie ma takiej opcji, że żaden kraj do tego nie dopuści, żeby prądu nie było. Ten prąd będzie. Czy on będzie z czystych źródeł, czy on będzie z brudnych źródeł, to już zależy od nas, ale nie możemy skusić się takim myśleniem, że gdyby tylko nie było tego w ogóle zużycia prądu, to wtedy by było lepiej. Tak nie będzie, tak się nigdy nie stanie. Tak się nie stanie, dlatego że miasta, które są pozbawione prądu, bardzo szybko zamieniają się w ogarnięte chaosem i zamieszkami tereny, gdzie generalnie około mniej więcej trzeciego dnia bez prądu policjanci dochodzą do wniosku, że tak naprawdę to oni wolą chronić siebie i swoje rodziny i odchodzą ze służby. I wtedy kończy się bezpieczeństwo w mieście i zaczyna się dziki zachód. Więc zapewnienie tych potrzeb energetycznych jest absolutnie kluczowe i podstawowe dla zachowania ciągłości cywilizacji. I tak długo, jak będą paliwa kopalne, tak długo, jak będzie gaz, tak długo, jak będzie węgiel, to państwa nie dopuszczą do tego. Na całe nieszczęście mamy na Ziemi dość węgla i dość gazu, żeby sobie cały ten nasz świat ugotować, więc po prostu jedyne rozwiązanie to jest zastąpić te rozwiązania czymś innym. I teraz mówimy o tym, że efektywność energetyczna to jest wykonywanie danych działań sprawniej, lepiej. Zastanówmy się, na co zużywamy tą energię. Tam wcześniej pokazywaliśmy, że sporo emisji jest z budynków. Ten wykres pokazuje budynki mieszkaniowe. 32% naszej energii idzie na ogrzewanie i 24% idzie na podgrzewanie wody. Czyli prawie połowa to jest ogrzewanie naszego domu i ciepła woda w kranie. 29% energii idzie na gotowanie, jeżeli ktoś gotuje w domu, a zauważcie Państwo, że oświetlenie to jest tylko 4%. To już jest trochę efekt tego, że mamy bardzo efektywne oświetlenie, bo już mamy LED-owe żarówki, już świetlówki, już nie używamy tych grzałek, które używaliśmy kiedyś. Chłodzenie 2%, no i jakieś urządzenia domowe, lodówki, pralki, to jest około 9%. W komercyjnych nieruchomościach to wygląda dosyć podobnie, przy czym nie ma tego gotowania, czyli w biurowcach dalej 33% to jest ogrzewanie, 12% to jest ciepła woda, więcej idzie na prąd, na ogrzewanie, przepraszam, na oświetlenie. Więc tutaj widzimy już, gdzie tak naprawdę możemy najwięcej zaoszczędzić, bo gdzie możemy oszczędzić tej energii, przede wszystkim na ogrzewaniu, na podgrzewaniu wody. To są takie dwa tematy, gdzie możemy dużo zdziałać. I domy efektywne energetycznie to są domy, które zwracają uwagę na ten problem.
Jakie są możliwości, co możemy tutaj robić? Możemy mieć swoją własną fotowoltaikę na dachu, która nie tylko produkuje prąd, czyli tak zwany solar PV system, ale też solar thermal, czyli moduły, które podgrzewają nam ciepłą wodę z energii słonecznej. Być może w zimie za dużo z nich nie odzyskamy, ale jesienią, wiosną i w lecie możemy spokojnie ogrzać ciepłą wodę w domu w ten sposób. Możemy mieć pewne konkretne urządzenia, które, tak jak na przykład aerator, które oszczędzają nam zużycie wody. Żeby nie męczyć naszego MPWiK-a, jesteśmy w stanie tą wodę oszczędzać i wtedy nie trzeba jej do nas dostarczać, nie trzeba jej filtrować, nie trzeba jej czyścić. Recykulacja ciepłej wody, możemy uzyskać ciepłą wodę. Bardziej wydajne narzędzia i urządzenia do podgrzewania ciepłej wody, które mają większą sprawność. Najnowsze lodówki, najnowsze pralki, to są już urządzenia, które spełniają konkretne normy. W porównaniu do 10-letnich urządzeń, niektóre z nich poprawiły swoją efektywność energetyczną 40%, czyli robią to samo, ale zużywają 40% mniej energii. Niestety długo nie żyją i to jest inny problem, który Unia się teraz próbuje zająć, to znaczy Unia chce wymusić, żeby te urządzenia były bardziej sprawne i nie psuły się tak szybko, natomiast no, w porównaniu z tymi starymi lodówkami czasami jest kilkukrotna poprawa. Pompy ciepła to jest fantastyczna sprawa, gdzie możemy za pomocą energii elektrycznej pozyskiwać ciepło z różnych źródeł. Oczywiście oświetlenie, no i recycling, czyli recykling szarej wody, to jest takie ciekawe zjawisko, gdzie możemy zbierać na przykład deszczówkę albo możemy zbierać wodę z kranu na górze i tą samą wodą spłukiwać na przykład toalety niżej, czyli wykorzystujemy tą wodę jak gdyby dwa razy i nie musimy za każdym razem nie musimy jej za każdym razem czystej wylewać. W domu oczywiście kompostowanie, zbieranie deszczówki i tak dalej. Więc to są takie trendy, które teraz obserwujemy, jeżeli ktoś oczywiście mieszka w domku jednorodzinnym, bo jeżeli mieszka w bloku i raptem przypada na niego 2 m² dachu, to musi podejmować działania wspólnotowe i robić różne rzeczy jako wspólnota. Niestety sam sobie na to nie może pozwolić. Co w transporcie? W transporcie wiemy, że nasze wszystkie samochody są na paliwa kopalne, na benzynę, na ropę. To jest ten słupek tutaj i one są potwornie nieefektywne. Czyli dla takiego samochodu, który jest zasilany benzyną, nawet gdyby ta benzyna była robiona z odnawialnych źródeł energii, wyłapywane CO2 z atmosfery i łączone w syntetyczną benzynę, to sama produkcja takiej benzyny oznacza 44% efektywności, a zanim jeszcze to dojdzie do silnika, zostanie spalone, silnik się grzeje, marnuje energię na grzanie, zanim ta energia przejdzie na koła, to tak naprawdę tylko 13% tej energii nas przesuwa w przestrzeni. Więc nasze samochody są nie tylko ciężkie, ale są potwornie nieefektywne, mnóstwo energii marnuje się na ciepło silnika, są w żaden sposób nieefektywne energetycznie, bo jeżeli chcemy przejechać kilometr z takim samochodem, to marnujemy prawie 90% energii na zupełnie rzeczy, które nie są związane z przesuwaniem się i transportem. Natomiast o dziwo samochody na wodór również cierpią, jest ten sam problem, też mają bardzo dużo straty, wodorowe samochody również bardzo dużo energii tracą. I tu przychodzą samochody elektryczne, które jeżeli załadujemy je czystą energią, to w tym momencie 73% tej energii przechodzi na ruch, a to znaczy, że potrzebujemy tej energii dużo, dużo, dużo mniej. Więc generalnie elektryfikacja wielu tematów, elektryfikacja ogrzewania, elektryfikacja transportu, to są te pomysły na poprawienie efektywności energetycznej, które pozwolą nam obniżyć nasze zapotrzebowanie na energię pierwotną, czasami wielokrotnie, pierwotną, czyli tą z węgla, z gazu czy z innych źródeł i używać tylko energii elektrycznej. Efektywność energetyczna to nie tylko prąd, to nie tylko energia, bo w rolnictwie efektywność objawia się również nowymi
rodzajami roślin uprawnych. Jeżeli jesteśmy w stanie wyhodować albo tak zmodyfikować roślinę, żeby jej produkcja i efektywność fotosyntezy była o 15% lepsza, jeżeli mniej ta roślina traci energii na straty cieplne, jeżeli o 15% lepiej rośnie, to również taka roślina jest bardziej efektywna, bo z jednego hektara roli możemy wyprodukować 15% więcej produktów, które i tak musimy spożyć. To jest ważne, dlatego że nieefektywne rolnictwo jest szkodliwe dla przyrody, dlatego że zwiększa presję na wylesianie, zwiększa presję na niszczenie dzikiej przyrody. Gdyby nasze rolnictwo było wydajne i ekologiczne, to ta presja na dziką przyrodę zapewne byłaby mniejsza, więc w rolnictwie również ta efektywność ma znaczenie. Oczywiście efektywność energetyczna ma swoje granice i tutaj pojawia się coś, co się nazywa paradoksem Jevonsa. Jevons mieszkał w Wielkiej Brytanii w XIX wieku i obserwował rodzący się przemysł w rewolucji przemysłowej, który na tamten czas był zasilany węglem. I Jevons odkrył taki paradoks, który polega na tym, że obserwował wzrost wydajności silników parowych, które po prostu do wykonania konkretnej pracy potrzebowały konkretną ilość węgla, ale po poprawie tej efektywności okazało się, że potrzebują tego węgla mniej. I Jevons myślał o tym, że to powinno oznaczać, że tego węgla będą potrzebowali ogólnie mniej. Tymczasem się okazało się, że paradoksalnie, że ponieważ praca tych silników parowych była tańsza, głównym kosztem był węgiel, to nagle okazało się, że dużo różnych innych rzeczy stało się opłacalne do stworzenia i wyprodukowania. I to zapotrzebowanie na węgiel wcale nie malało, a nawet rosło. Ponieważ nagle się okazało, że rzeczy, których wcześniej nie można było zrobić, bo było to zbyt drogie, nagle stały się możliwe. I Jevons doszedł do takiego wniosku, że jest to taki paradoks, że ta efektywność energetyczna wcale nie musi oznaczać spadku zapotrzebowania na energię. I ta efektywność energetyczna ma swoje konkretne ograniczenia, o których warto pamiętać, że tak długo jak istnieją jakieś nasze głębokie potrzeby, które trzeba zaspokoić, ale na to nas nie stać, to nie należy uważać, że same działania efektywności energetycznej obniżą nam nasze zapotrzebowanie na energię. Można to wyobrazić sobie w taki sposób, że mamy samochód, bardzo lubimy jeździć samochodem, nie wiem, w nocy po pustym mieście na przykład i nie stać nas na te podróże i na te wycieczki, dlatego że benzyna jest bardzo droga. Kupujemy sobie samochód bardzo efektywny energetycznie, hybrydę, przepraszam, albo jakiś inny samochód elektryczny, który jest tańszy w zasilaniu i nagle okazuje się, że teraz nas stać na to jeżdżenie i jeździmy więcej, bo teraz już nas na to stać. Podobna sytuacja była ze świetlówkami LED, które po prostu produkują często światło 10 razy taniej w przeliczeniu na jednostkę energii, która jest dostarczana. No i wielu ludzi stwierdziło, aha, no skoro te świetlówki są tak efektywne energetycznie, to ja sobie ich zainstaluję więcej. I bo tak naprawdę to w moim mieszkaniu zawsze było ciemno, ale po prostu oszczędzało się na tym świetle, bo te żarówki były drogie. I kończy się to tym, że tego światła mamy w domu więcej, ale na jednostkę tego światła, na jeden lumen zużywamy 10 razy mniej energii. Więc paradoks Jevonsa jest takim silnym sygnałem do tego, żeby nie uważać, że koniecznie efektywność energetyczna nas tutaj uratuje przed wzrostem zapotrzebowania. No i tak to wygląda według prognozy wielu różnych źródeł. To jest akurat wykres z raportu McKinsey, który prognozuje,
w Polsce ponad podwojenie, 2,5 raza więcej energii, 2,5 raza więcej energii elektrycznej, nie pierwotnej, elektrycznej w 2050 roku. Będzie to 6% energii słonecznej, 73% energii wiatrowej, gazu 3%, węgla 2%, jakieś resztki i 14% z atomu. Więc jeżeli Polska ma być niskoemisyjna, McKinsey prognozuje, że elektryfikacja transportu, elektryfikacja ogrzewania, elektryfikacja procesów przemysłowych, to wszystko, czego wymaga dekarbonizacja, będzie wymagało podwojenia zużycia energii elektrycznej w Polsce. Pomimo efektywności energetycznej, pomimo tych wszystkich działań, które robimy i powinniśmy robić, to samo to, że nasze samochody wszystkie będą elektryczne, samo to, że nasze ogrzewanie będzie elektryczne w domkach jednorodzinnych, to spowoduje znaczny wzrost. I ta energia z czegoś będzie musiała być, albo ona będzie z brudnych źródeł, albo będzie z czystych. To już zależy od nas, od polityków, jakie podnoszą decyzje. Ale nie należy się spodziewać, że to zapotrzebowanie na energię w Polsce spadnie. Oczywiście nie może tak być, że będziemy mówić, że ta energia jest naszym luksusem, a jeżeli ktoś już jest biedny, to powinien w tej biedzie zostać. Efektywnością energetyczną nie jest brak energii. Na świecie jest kilka miliardów ludzi, którzy nie mają pralek. Ludzi, którzy nie mają sensownego ogrzewania i którzy nie mogą gotować obiadu na czymś, co ich nie zabija. Wielu ludzi gotuje obiad na tak zwanym węglu drzewnym, na biomasie, na wycinanych drzewach. W ich przypadku, na przykład w przypadku Kongo, gdzie 2-milionowe miasto Goma gotuje na węglu drzewnym, to już lepiej by było, żeby gotowali na gazie ziemnym w butlach gazowych niż na wycinanych drzewach z okolicznej puszczy i z rezerwatów. Wyobraźcie sobie Państwo 2-milionowe miasto w większości wielkości Warszawy, gdzie wszyscy po prostu gotują na węglu drzewnym. To powoduje śmiertelność z powodu emisji pyłów, spalanie biomasy jest bardzo szkodliwe, to powoduje dewastację bioróżnorodności, to powoduje problemy z transportem, jest to katastrofa, jest to na dzień dzisiejszy wstyd tak naprawdę dla świata, że ludzie muszą w ten sposób żyć i muszą w ten sposób działać. Nie można w żaden sposób racjonalizować tego, że z powodu zmian klimatu ci ludzie mają dalej żyć w takich warunkach i mają być w jakiś sposób, mają się czuć w jakiś sposób nobilitowani, że ich cierpienie i ich małe zużycie energii jest w jakiś sposób słuszne. Absolutnie w tych krajach ubogich Azji Środkowej, Afryki, Afryki Subsaharyjskiej jest niewątpliwie ważne to, że ich zapotrzebowanie na energię będzie rosło i ono musi rosnąć. Więc nie możemy po prostu opierać naszej strategii dekarbonizacyjnej na tym, że po prostu tej energii im nie dostarczymy, dlatego że my zepsuliśmy klimat, zanim to było modne. Jest to trudne do obrony z takiego moralnego punktu widzenia. Samir Saran jest takim ciekawym publicystą, analitykiem z Indii i to on właśnie powiedział na jednej z konferencji właśnie to słynne zdanie, które moim zdaniem bardzo dobrze obrazuje problem, że zmiany klimatu to nie jest jedyny problem, z którym sobie dzisiaj ludzkość musi poradzić i niektóre z tych problemów są na przykład dla ludzi, którzy żyją bez pralki i bez lodówki i bez ogrzewania albo bez klimatyzacji, są o wiele, wiele bardziej palące niż zmiany klimatu i trudno jest ich o to winić, że oni jakoś się nie skupiają na ochronie przyrody albo na ochronie klimatu, bo to po prostu nie jest dla nich priorytet. Trochę o innowacjach, czyli co nowego się pojawia w branży efektywności energetycznej. Oczywiście podam tylko kilka przykładów, bo są to rzeczy, jest to temat bardzo obszerny, ale myślę, że może być ciekawy. Przede wszystkim
To jest akurat moja działka, to jest coś, czymś ja się zajmuję, to jest optymalizacja ogrzewania. Widzimy na tym wykresie, to jest miesiąc danych o zużyciu gazu dla ogrzewania, to jest akurat ogrzewanie miejskie, w danym budynku. Widzimy, że tutaj jest 24 godziny na osi poziomej jest 24 godziny, a tutaj jest 30 dni. Te kreski to są weekendy. Widzimy szkołę czy biurowiec, który w weekendy jest nieogrzewany, potem o 4 rano jest włączane ogrzewanie, ono jest sterowane prognozą pogody, czyli wiemy, jaka będzie pogoda jutro, więc możemy to optymalizować, to ogrzewanie i potem po zamknięciu jest wyłączany i nie ma już ogrzewania. W wielu przypadkach, też w Polsce, ogrzewanie wygląda w ten sposób. Bardzo wiele szkół we Wrocławiu, bardzo wiele szkół w ogóle na Dolnym Śląsku jest ogrzewane non-stop, dlatego że żadnego systemu sterowania nie ma. I jest to bardzo trudny problem do rozwiązania, żeby to ogrzewanie było optymalne. To jest niestety częsty case i ja akurat się tym tematem zajmuję zawodowo, więc to są akurat zrzuty z mojej własnej aplikacji, gdzie takie projekty realizowaliśmy i mieliśmy bardzo dużo różnych fajnych efektów pracy w takich projektach. Dzisiaj można robić takie projekty w takim module ESCO, to znaczy, że firma, która takie rzeczy robi, bierze na siebie całe ryzyko, a tylko ma płacone za oszczędności, które przywiezie, więc ja osobiście współpracuję z takimi firmami, takie firmy korzystają z mojego oprogramowania i takie firmy mogą przynosić dużo, dużo zysków zarządcy nieruchomości i szkole, która po prostu nie musi się znać na tych wszystkich rzeczach, ale po prostu podpisuje taki kontrakt. I to jest najlepszy przykład takiej efektywności energetycznej, która jest czysto biznesowo, komercyjnie opłacalna, gdzie jest to po prostu praca dla ludzi, którzy robią takie projekty. Ciekawych urządzeń, które można, takich gadżetów dla własnego domu, to jest Smapi. To jest belgijska firma, która sprzedaje zestaw takich małych urządzeń, które można sobie podłączyć do licznika, do rury z gazem, do gniazdka i można monitorować swoje zużycie w domu, co jest bardzo ciekawe, bo widać, kto kiedy wchodzi, kiedy wychodzi, kiedy gotuje wodę, a kiedy pracuje pralka. To są narzędzia w ramach rewolucji IoT, które są coraz tańsze i mogą nam bardzo dużo dać informacji na temat tego, co się dzieje w naszym domu i jak podnieść efektywność energetyczną naszego domu. To jest ciekawe doświadczenie, bardzo polecam. Taka zabawa jest bardzo edukacyjna, pokazuje, co się dzieje z naszym mieszkaniem i jak ono tak naprawdę żyje. Inne urządzenie Netatmo, też już bardzo tanie, jest do kupienia w sklepach. Miałem, korzystałem z niego. W żaden sposób nie pracuję, nie jestem z nimi związany, ale wiem, że to działa, bo używałem sam. Netatmo pokazuje temperaturę CO2, wilgotność w naszym mieszkaniu. Co ciekawe, pozwala nam zobaczyć, jak działa ogrzewanie w naszym mieszkaniu, czy w ogóle wychodząc do pracy, teraz nie wychodzimy, bo jest COVID, ale załóżmy, że nie ma tego COVID-a, to wychodząc z domu, nasze mieszkanie jest ogrzewane, a jak wracamy, to już jest ciepłe. Gdybyśmy mieli taki sprytny system zarządzania, Netatmo też na to pozwala, naszym ogrzewaniem, to ogrzewanie by przez część dnia nie było włączone na full, ale mogłoby spokojnie kilka stopni zjechać w dół, a na nasz powrót do domu przygotować taką temperaturę, jaką chcemy. Ciekawy jest czujnik CO2. Czujnik CO2 jest tak wrażliwy, że jest w stanie wyczuć, że ktoś w ogóle do pokoju wszedł i wyszedł. I wystarczy wejść do pokoju kilka razy, odetchnąć i ten czujnik wykrywa, że już wzrósł poziom CO2, znaczy, że ktoś żywy w pomieszczeniu się znajduje. Z ciekawych innowacji to są pionowe panele PV. To są panele, które pracują wschód-zachód z dwóch stron. W pierwszej chwili widząc coś takiego pomyślałem sobie, mój Boże, ale to jest głupie, to nie ma prawa działać. Natomiast jak popatrzyłem na profile produkcji, to się okazuje, że to ma bardzo, bardzo duży sens.
Dlatego, że już dzisiaj energia w wielu krajach w południe, kiedy jest nadprodukcja fotowoltaiki, jest nawet ma ujemne ceny i się nie opłaca jej sprzedawać. Dlatego takie panele mają szczyt produkcji rano i szczyt produkcji wieczorem, co jest lepiej dopasowane do wielu profili użytkowania. I myślę, że takich profili będziemy widzieli coraz więcej, bo jest to bardzo fajna sprawa i się sprawdza. Małe turbiny wiatrowe na dachu, to jeden z moich klientów sobie zainstalował coś takiego. Ta turbina produkuje energię z wiatru i wspomaga ich ogrzewanie. Nie wiem, jak to się będzie sprawdzało w przyszłości. Zobaczymy, jak to będzie działać, czy nie ma przy tym dużo pracy, jakichś napraw. Na pewno w budynkach, które są wystawione na bardzo wietrzne warunki, takie coś może być ciekawym rozwiązaniem. W mieście, gdzie wszędzie naokoło są bloki i wiatru nie ma, bo nie ma ten wiatr jak przepłynąć, prawdopodobnie nie ma to sensu, ale są jakieś zastosowania, gdzie można by było się o coś takiego pokusić. Zaawansowane zarządzanie energią to też są tematy, którymi ja się zajmuję. To jest po prostu wgląd w to, w jaki sposób energia w budynku się rozchodzi i w jaki sposób jest użytkowana. Więc widzimy tutaj, akurat to jest budynek, mała fabryka, która dostaje 220 kW. Oprócz tego mają fotowoltaikę, która produkuje 32 kW. Mają baterię, która aktualnie nie jest używana. Mają pompę ciepła, która nie jest używana. Mają ładowarki do samochodów elektrycznych, które coś tam ładują. Mają swoje zużycie na poziomie 200 i mają klimatyzację 46. I mają jeszcze kogenerację z gazu. Więc mając takie inteligentne budynki, możemy robić dużo różnych rzeczy, które wcześniej nie były możliwe. Po pierwsze, możemy podłączyć więcej ładowarek samochodowych. Na dzień dzisiejszy ładowarki samochodowe to jest problem, dlatego że jeżeli przyłączymy sobie do naszego biurowca 10 ładowarek samochodowych i zaczniemy 10 samochodów ładować naraz, to jest szansa, że strzelą nam korki. I trzeba ładować te samochody w sposób inteligentny, dlatego pojawia się tutaj ta bateria w budynku i dlatego mamy fotowoltaikę. Po to, żeby ta energia była lokalnie wyprodukowana, lokalnie skonsumowana w jak najlepszy sposób, żeby nie obciążać tym sieci, która właściwie tak naprawdę nie potrzebuje za bardzo tej naszej energii i najbardziej byłaby zadowolona wtedy, kiedy ta energia jest po prostu lokalnie wyprodukowana i lokalnie zużyta. Więc ta konfiguracja, ładowarka samochodowa, bateria plus panele fotowoltaiczne, to jest coś, czego będziemy widzieli coraz więcej, dlatego że no, tak się zmieniają trendy, tak się zmieniają rynkowe możliwości, te rzeczy są coraz tańsze, ludzie oczekują, że będą mogli te samochody elektryczne ładować w różnych miejscach i będą oczekiwali, że będzie tak, że te ładowarki tam muszą być. I zarządca budynku, który nagle staje przed tym problemem, że on już nie ma mocy zamówionej, nie może więcej podłączyć tych ładowarek, będzie szukał rozwiązania właśnie w fotowoltaice i w bateriach. I takie rzeczy się dzieją, takie rzeczy już w takich projektach brałem udział i myślę, że tego będzie dużo, dużo więcej w przyszłości, gdzie ten budynek będzie nie tylko biernie konsumował energię z sieci, ale będzie sam aktywnie decydował o tym, gdzie, kto, ile dostanie z różnych obwodów i te obwody będą dynamicznie się dostosowywały do tego, co się dzieje. Druga rzecz, którą takimi budynkami można robić, to można też pomagać ogólnej sieci energetycznej w całym kraju. To znaczy, że wtedy, kiedy jest jakaś sytuacja taka trudna dla sieci energetycznej, to taki budynek może na 15 minut wyłączyć klimatyzację. Taki budynek może na 15 minut wyłączyć pompy ciepła i nikt tego z użytkowników nie zauważy, nikogo to nie dotknie, komfort w żaden sposób nie zostanie naruszony, ale w sytuacji, gdy takich budynków będzie 10 tysięcy albo 100 tysięcy, to sieć energetyczna może zdobyć cenny czas na to, żeby się poskładać i do pionu i uratować na przykład przed jakimiś problemami, żeby nie trzeba było zrzucać jakichś odbiorców. Więc takie budynki są zdecydowanie, mogą pomagać też całemu systemowi energetycznemu,
o ile to jest zrobione w sposób sprytny i taki niewymagający dużej ilości interwencji i dużej ilości jakichś manualnych działań, tylko że jest to wszystko zautomatyzowane. Te rzeczy będziemy widzieli, one się dzieją na dzień dzisiejszy na Zachodzie, ale już pierwsze też takie jaskółki widzimy w Polsce. I obserwując takie projekty, widzę, że to jest w dużej mierze jest to przyszłość. Nie załatwi to zapewne wszystkich naszych problemów energetycznych, ale pozwoli nam obniżyć próg wejścia dla innych rozwiązań. Ostatnia rzecz to rolnictwo, znów do tego wrócę. Na zdjęciu widzimy bawełnę z takim specjalnym genem BT. Gen BT to jest gen, który koduje produkcję pewnego związku chemicznego, który naturalnie występuje w glebach, natomiast jest całkowicie niejadalny dla szkodników, które jedzą bawełnę. I dla każdego rolnika taki widok powoduje od razu zainteresowanie, co tu się dzieje tak naprawdę. Okazuje się, że ta bawełna po lewej stronie jest po prostu niejadalna dla szkodników, a ta po prawej stronie, no niestety jest cała zjedzona. I ten związek chemiczny nie jest w żaden sposób szkodliwy dla innych organizmów, jest szkodliwy tylko dla tego, kto chce tą bawełnę akurat zjeść. Takie rozwiązanie jest bardzo korzystne dla środowiska w tym wypadku, dlatego że nie musimy tej bawełny pryskać insektycydami, czyli nie musimy zwalczać tych szkodników, tylko jak gdyby pozwalamy naturze samej się z nimi uporać. Kto w młodości zbierał stonkę ziemniaczaną na polach ręcznie, to ten zapewne doceni potencjalną możliwość takich ziemniaków, które po prostu dla stonki są trujące i są niejadalne. Takie technologie są możliwe. I znów jest to efektywne, dlatego że z tego samego hektara jesteśmy w stanie wyprodukować dużo więcej bawełny, zużywając tą samą ilość wody i zmniejszyć przynajmniej odrobinę presję na nowe pola uprawne i na wylesianie, na usuwanie lasów. Więc jest to jeden z przykładów takich innowacji, które mogą poprawić efektywność w rolnictwie. Z mojej strony mniej więcej jest to tyle. Tak mój wykład bym chciał podsumować. Nie wiem, Joanna, czy jakieś pytania się pojawiły? Pojawiło się i to sporo, ale to jak rozumiem teraz kończymy prezentację. Dzięki serdeczne. Wydaje mi się, że poruszyłeś bardzo dużo takich rozległych tematów, bo od planowania takiego na poziomie, no w zasadzie nawet ponadkrajowym, w zasadzie globalnym, no aż po takie codzienne nasze zachowania, które mogą na różne rzeczy wpłynąć. I są pytania związane z tymi różnymi tematami. Ja może zacznę, będę je czytać chronologicznie, tak jak one do mnie napływały. Czy jako mieszkańcy bloku możemy zrobić coś poza wymianą sprzętu najbardziej energooszczędne? Czy istnieją na przykład jakieś instalacje pozwalające na korzystanie z energii odnawialnej do wykorzystania chociażby na balkonach? W sytuacji bloku powinniśmy działać jako spółdzielnia, czyli raczej nie powinniśmy działać indywidualnie, tylko powinniśmy się razem dogadać z sąsiadami i działać w tym kierunku wspólnie. Pierwsza rzecz, którą możemy zrobić, to mieć naprawdę prawdziwe podliczniki ogrzewania w naszym bloku. Ja robiłem kiedyś takie proste badania. W blokach, w których nie ma podliczników i gdzie każdy płaci za metr kwadratowy ogrzewania, jesteśmy efektywnie karani za jakąkolwiek efektywność energetyczną, dlatego że my ponosimy koszty jakichś działań, usprawnień, a płacimy tyle samo, bo po prostu płacimy od metra. Więc tutaj nie będąc pracownikiem żadnej firmy licznikowej,
głęboko bym zachęcał do tego, żeby porównać sobie, ile płacą różni nasi znajomi, którzy mają liczniki w bloku. Bo wtedy się okazuje, że możemy zacząć oszczędzać. To dobra, jest takie pytanie dodatkowe jeszcze, zanim dalej przejdziesz. Powiedziałeś podliczniki z prawdziwego zdarzenia. To możesz tak trochę rozwinąć temat. Czym się różnią te liczniki z prawdziwego zdarzenia od tych z nieprawdziwego zdarzenia? Bo jak rozumiem, mamy kilka rodzajów. Są jeszcze podzielniki ciepła, które instalujemy na radiatorach czy na grzejnikach i one też sprawdzają się w jakiś sposób, natomiast nie mają aż takiej dokładności pomiarowej jak liczniki konkretne. Tak? Czyli jeżeli już mamy wybór, to warto jest zainwestować więcej i mieć prawdziwy licznik, taki, który jest na rurze i konkretnie podaje nam, ile gigajouli zużyliśmy, a ile nie. W nowych budynkach już takie liczniki są, w starych jest z tym problem, ale warto, naprawdę warto mieć prawdziwy, żeby naprawdę każdy wiedział, ile zużywa tych gigajouli. I wtedy mamy okazję do tego, żeby działać w jakimś kierunku, żeby coś robić, żeby zyskać na tym, bo nie jesteśmy rozliczani za metry kwadratowe. Druga rzecz, którą możemy robić, ja będę brał udział w tym roku w takim projekcie, który się nazywa Local Energy Community i to będzie właśnie próba tego, żeby na dachu spółdzielni fotowoltaika nie była zużywana tylko i wyłącznie na wspólne rzeczy, czyli oświetlenie w piwnicy i na windę, tak jak jest to dzisiaj w wielu przypadkach, tylko żeby faktycznie ta energia mogła być zużywana przez użytkowników. Takie projekty będą się powstawać coraz więcej. My teraz badamy sytuację tego, jak to się zachowuje. To jest taka lokalna wspólnota energetyczna w bloku. To jest temat, którym warto się zainteresować i wtedy możemy mieć na dachu fotowoltaikę dla wszystkich i my wszyscy możemy korzystać z tej fotowoltaiki, czyli nie indywidualnie na balkonie, bo to beznadziejnie wygląda i właściwie mija się z celem, tylko jako wspólnota działamy razem i razem z tego korzystamy. Nie? Ja myślę, że z tą wspólnotowością w Polsce jest w ogóle dość spory problem, zważywszy na to, że mamy czasami jako wspólnota problem w na przykład równoczesnej wymianie stolarki czy nawet przy ocieplaniu, czy zmianach w elewacji zawsze się ktoś znajdzie, kto miesiąc później postanowi sobie zabudować balkon. Tak. I to rzeczywiście warto tutaj brać przykład, chociaż z naszych południowych sąsiadów, którzy takie rzeczy bezproblemowo załatwiają. Natomiast rzeczywiście ja tutaj widzę kilka takich również innych propozycji. Na przykład w wielu krajach, zwłaszcza skandynawskich, w pralniach, w pomieszczeniach wspólnych stoją również po prostu pralki do korzystania przez mieszkańców. Nie każdy wtedy musi mieć pralkę u siebie. Zbiera się więcej, wybiera się taki sprzęt, który jest rzeczywiście też energooszczędny bardziej i tak dalej. I on jest profesjonalny, to znaczy, że tak. On po prostu pierze dużo lepiej i dużo taniej. No więc bo właśnie. Jest po prostu drogi i jest porządny, profesjonalny. Nie? I generalnie no, takich rzeczy, które właśnie są wspólne, jest całkiem jest, sporo. Jest normalny, nie? Bo atmosfera jest wspólna też, więc no, to, że my się tak. W bloku nie możemy dogadać, to co dopiero na poziomie państw, nie? No więc no, konkluzja jest taka, że warto byłoby się rzeczywiście dogadywać na poziomie bloku. Jeżeli się nie da, to na poziomie powiedzmy najbliższych sąsiadów, żeby coś wspólnie robić sensownego, zamiast w każdy pojedynczo. I to w zasadzie chyba dotyczy wszystkiego, nie tylko powiedzmy zmiany w instalacjach energetycznych, na którą czasami nawet będą chętni, nie mamy wpływu, bo nie wszyscy mieszkają na przykład we wspólnotach czy spółdzielniach. Są budynki komunalne, są TBS-y, są innego typu budynki wielorodzinne. Ale na przykład chociażby takie umawianie się na wspólne zakupy, gdzie wtedy nie każdy jedzie swoim samochodem, tylko nawzajem sobie jakby pomagamy w tej kwestii, też byłoby rozwiązaniem. Okej, następne pytanie. Jak wygląda kwestia efektywności urządzenia, jeśli wymieniamy je co kilka lat? Czy warto wymieniać na przykład takie 10-letnie urządzenie, jeśli jeszcze działa? Najlepiej to zmierzyć. Po prostu można kupić taki miernik, który się wsadza do gniazdka. To kosztuje 25 zł.
I wtedy się dowiemy tak naprawdę, ile nasza ta lodówka zużywa. Więc raz to, jedna rzecz to są te labelki, które są naklejone na urządzeniu. A druga rzecz to po prostu 20 zł, 25 zł kosztuje taki miernik. Ja kiedyś zrobiłem taki eksperyment i taki zwykły automat podgrzewający wodę w każdym banku się znajduje. Okazuje się, że te urządzenia podgrzewają wodę non-stop i w weekend, i w nocy. Kupiliśmy bardzo tanie urządzenia, które po prostu odcinają prąd przez okres, kiedy bank jest zamknięty i nie grzeją tej wody niepotrzebnie wtedy, kiedy nie trzeba. I okazało się, że to się zwróciło w 4 miesiące. Tak? To zwrot inwestycji był w 4 miesiące, więc kupmy sobie maleńki miernik, pożyczmy, najlepiej pożyczmy, żeby nie kupować, tylko pożyczkość. Maleńki taki, to do gniazdka się wsadza i zobaczmy sobie, ile zużywa to urządzenie. Tak, ale tutaj sprawa jest pewnie też trochę bardziej złożona, dlatego że tak jak sam mówiłeś, każde urządzenie, które istnieje, no trzeba też na przykład wyprodukować, prawda? Oczywiście, jeżeli nie, komuś zależy nie tylko na swojej oszczędności, również na takiej świadomości ekologicznej, no to dla niego to też będzie ważne. Ja bym sugerował wymianę. Jeżeli widzimy, że na przykład poprawa będzie o 40%, to bym raczej się zastanawiał nad wymianą mimo wszystko. Mamy PSZOK-i, punkty odzyskiwania odpadów, mamy elektrośmieci, jesteśmy w stanie to oddawać. Duża część idzie na recykling. Większość aluminium w Polsce jest recyklingowana, więc ja bym raczej się zastanawiał nad wymianą. Tylko że potem, no wiadomo, nie można to wylądować w lesie, tylko musi trafić do odpowiedniego punktu. Jasne. Skąd wzięło się przekonanie o szkodliwości GMO? Przecież nawet państwa zakazują takiej produkcji rolnej. No niestety w Europie jest to zakazane. Myślę, że boimy się tego, co jest nieznane. I po prostu no, w jakiś sposób w połączeniu z patentowaniem tych rozwiązań stworzył się taki bardzo szkodliwy miks, który zablokował innowacje w tym zakresie, przynajmniej w Europie. Natomiast Europa jest tutaj tylko takim wyjątkiem, dlatego że w wielu innych miejscach na świecie to wygląda inaczej. W Afryce, tam gdzie w krajach, gdzie naprawdę jest problem z suszą, gdzie naprawdę problem ze szkodnikami i kwestia tego, czy te uprawy się udadzą, czy nie udadzą, to jest często kwestia życia i śmierci dla ludzi, tam GMO się bardzo dobrze przyjmuje i co więcej jest wytwarzane przez lokalne uniwersytety na tak zwanej otwartej licencji, to znaczy, że nie ma żadnego patentu, który notabene w większości wypadków i tak już wygasł po 14 latach, nawet do tych starych GMO. Natomiast w Afryce, bardzo często w Azji są to już rzeczy otwarte, czyli nie ma żadnego patentu, nie ma żadnego ograniczenia, po prostu uniwersytet uspołecznia tą nową technologię, I ludzie z tego mogą korzystać z korzyścią dla przyrody i dla siebie. W Europie niestety, no niestety stało się to ofiarą takiego, bym powiedział, populizmu, tak? Ja to nazywam czasami takim zielonym populizmem. Populizm nie występuje tylko po stronie prawicowej. Zielony populizm występuje też po lewej stronie i to jest przykład takiego populizmu, gdzie racjonalna debata w pewnym momencie nie była możliwa. No właśnie, tutaj mamy jeszcze jedno pytanie, chyba powiązane, chociaż dotyczące innej kwestii. Czy energia jądrowa jest czysta czy brudna? Skąd tak duży lęk przed nią? No, lęk na pewno wynika z tego, co się wydarzało w historii. Istniało przez wiele lat, zarówno po Czernobylu, jak i w Fukushimie, przez wiele lat było dużo takich niedopowiedzeń na temat tego, czy atom jest bezpieczny, czy nie. Jak się posumuje takie oficjalne naukowe źródła, to atom jest jednym z najbezpieczniejszych źródeł.
w Fukushimie okazuje się, że nikt nie otrzymał dawki szkodliwej czy niebezpiecznej dla zdrowia. W czasie samej katastrofy utonął jeden z pracowników, ale nikt nie otrzymał dawki, która by była nie szkodliwa. Natomiast oficjalne dane ONZ-u dotyczące Czernobyla stawiają śmiertelność na w rzędach kilkuset osób. I to głównie są to osoby, które bezpośrednio brały udział w całych zajściach. Więc wiemy dzisiaj, jaka jest tak naprawdę śmiertelność związana z tą technologią i nie jest ona wysoka. Według najnowszych danych nie jesteśmy w stanie wykazać, po prostu za mało jest, jest to zbyt mały sygnał, żeby wykryć jakiekolwiek skutki Czernobyla w Polsce w kwestii zdrowia. Była to koszmarna katastrofa, najgorsza z możliwych, jaka mogła się wydarzyć w takiej sytuacji, natomiast nowoczesna energetyka wygląda już zupełnie inaczej. I biorąc pod uwagę, że dziesiątki tysięcy Polaków i Europejczyków umiera każdego roku z powodu węgla, gazu, zanieczyszczenia, z powodu też zmian klimatu w przyszłości, są takie badania, które mówią, że w Niemczech po wyłączeniu atomu wzrosła śmiertelność obywateli o 1000 osób rocznie. Tak? Niemcy wyłączyli połowę swojego atomu i ten atom został zastąpiony węglem i gazem w dużej mierze, trochę też odnawialnymi źródłami energii. I po prostu twarde dane naukowe są takie, że po prostu to zabija i ludzi ginie 1000 rocznie z tego powodu. Więc w takim sensie tak, atom jest czysty, atom jest niskoemisyjny, jest bezpieczny. I po prostu no, musimy patrzeć na fakty, bo zmiany klimatu nie będą czekać na to, aż my się przeprosimy z jakimiś technologiami albo nie. Ale to jest właśnie też ciekawe, dlatego że w tej chwili no, coraz częściej się mówi o tym, że kolejne kraje będą zamykać swoje elektrownie jądrowe. No, tak naprawdę zamykają Niemcy, zamykają Belgowie. Mhm. W Belgii najprawdopodobniej doprowadzi to do wzrostu emisji CO2, Szwajcarzy będą rezygnowali i w Szwecji jest sprawa taka nie do końca zdecydowana na dzień dzisiejszy, bym powiedział. Natomiast atom buduje Finlandia, Czechy, Słowacja, Bułgaria, Rumunia, Węgry, Wielka Brytania i Francja. Więc wcale nie jest tak, że nikt tego atomu w Europie nie buduje. On musi być budowany. Musi być budowany, dlatego że 25% naszej energetyki, połowa naszej niskoemisyjnej energetyki jest z atomu. Jeżeli nam te stare elektrownie spadną, to po prostu zostanie dziura, która zostanie zastąpiona w dużej mierze przez kopaliny. Więc to nie jest kwestia tego, czy my chcemy, czy nie chcemy. My, jeżeli chcielibyśmy zachować te emisje CO2, które mamy teraz, to musimy zastąpić go czymś. I jeżeli nie jesteśmy w stanie zastąpić go czystą energetyką, to musimy po prostu budować coś na miejsce starych. Na szczęście te elektrownie, które są, można inwestować w przedłużenie ich życia i można inwestować w ich wydłużenie pracy, bo okazuje się, że można to spokojnie robić. Kiedyś tego nie wiedzieliśmy, dzisiaj już wiemy. Niektóre elektrownie w Stanach Zjednoczonych dostają licencję na 80 lat. Więc tak naprawdę są to takie jak gdyby no, w pewnym sensie nieśmiertelne instalacje, gdzie właściwie wszystko można wymienić i można produkować ten prąd dalej w niskoemisyjny sposób i no niestety tutaj decyzja niemiecka jest wbrew naszym klimatycznym potrzebom. Czyli jak rozumiem też raczej w duchu populistycznym. No to ma swoje korzenie głębokie, to ma też korzenie w sprzeciwie z broni jądrowej w latach 70. Też w Niemczech lekturą była taka książka Die Wolke, która opisywała jakiś taki straszny horror awarii atomowej, gdzie ludzie uciekali przed chmurą radioaktywną i jest to całkowicie wyssane z palca rzeczy, które były lekturą szkolną i po prostu ludzie się tego boją. I wolą gaz, otwarcie mówią, że wolą gaz i ten gaz z Rosji, tak? Więc
No po prostu tutaj jest potrzebna zmiana świadomości. I mamy nadzieję, że kiedyś ona nastąpi, bo za 2 lata Niemcy wyłączą tyle atomu, ile by mogło zdekarbonizować energetykę całego polskiego przemysłu. No tak. W sumie to jest też bardzo ciekawy temat, nie wiem, być może na któreś kolejne spotkanie dotyczące, powiedzmy, wpływu no chociażby popkultury na świadomość naszą dotyczącą właśnie różnych rzeczy, w tym takich rzeczy właśnie jak bezpieczeństwo, jak bezpieczeństwo energetyczne również. I mam takie pytanie też powiązane trochę z tym tematem. Ktoś tutaj właśnie zapytał, jak wygląda kwestia odporności takich instalacji nowoczesnych energetycznych na skutki na przykład burz słonecznych. Czy najnowsze urządzenia, zwłaszcza właśnie w energetyce, są już projektowane pod wytrzymanie skutków takiego zdarzenia? Gdyby nastąpiła taka naprawdę poważna burza, to wiązałoby się naprawdę z dużą katastrofą. To znaczy mielibyśmy bardzo poważne problemy z wieloma sprawami. Natomiast prawdą jest też to, że te burze słoneczne nie są niezapowiedziane. My jesteśmy w stanie w jakiś tam sposób to się do tego przygotować. Możemy w jakiś sposób przewidzieć, że to nastąpi. I w tym momencie kluczową infrastrukturę można zachować, wyłączyć, zabezpieczyć w jakiś sposób, co może niwelować straty. Nie wiem, w jaki sposób by się zachowały duże farmy fotowoltaiczne w tym wypadku. Myślę, że jest to do sprawdzenia. Natomiast takie burze rzadko są globalne. One mogą być jakieś regionalne najpewniej, więc nie wieszczyłbym końca cywilizacji. Natomiast owszem, to mogą być problemy. Pamiętajmy, że ludzkość to jest gatunek, który przetrwał zlodowacenie, nie posiadając żadnych dostępnych narzędzi i energii. I nie tylko przetrwał zlodowacenie, ale jeszcze wytłukł przy okazji całą megafaunę. Więc mamuty, tygrysy, szablozemne i tak dalej, więc my jesteśmy bardzo, bardzo trudnym gatunkiem do wybicia. To znaczy, ktoś by mógł powiedzieć, że to taka trochę inna ludzkość była, bo tam ci chodzili, a nie siedzieli przed komputerami, ale to już jest też kwestia chyba na zupełnie inne spotkanie. Mam ostatnie pytanie, przynajmniej jak na razie, jeszcze sobie tutaj sprawdzę. Takie już tym razem dość praktyczne. Jakie są warunki działania pomp ciepła? To znaczy, czy wszędzie można taką pompę zainstalować? Jak rozumiem, no wiadomo, przy budynkach jednorodzinnych, a nie ktoś chce sobie znowu na balkonie instalować, co jest chyba niemożliwe. Natomiast jakie są warunki, żeby to zadziałało? Musimy mieć przede wszystkim dostęp do energii elektrycznej, a nawet gazu, bo są nawet gazowe pompy ciepła. I w tym momencie tak, to mogą być powietrzne, mogą być wodne, więc to najlepiej porozmawiać ze specjalistą, który po prostu przyjdzie i oceni i zobaczy. Natomiast takie gruntowe pompy ciepła mają tę zaletę, że one mogą nie tylko grzać, ale mogą też chłodzić w lecie i jest to bardzo fajne rozwiązanie. Więc to jest kwestia tak naprawdę tego, w jaki sposób używamy budynek, jaki mamy budżet, czy możemy się wspomagać fotowoltaiką na przykład, czy nie, i jakie mamy alternatywy. Czasami może być to troszkę droższe. Tutaj no, ceny energii są ważne, ale jeżeli chcielibyśmy być bardziej efektywni energetycznie, to ja bardzo polecam. Praktycznie, jeżeli chodzi o domy jednorodzinne, to takich możliwości mamy bardzo dużo. Znów w bloku, no lepiej jest szukać rozwiązań wspólnotowych, a nie indywidualnych. Dlatego, że tam, gdzie mamy, to tak samo jak z ogrzewaniem miejskim. Jest jeden zakład, który produkuje ciepło i on to robi sprawnie, efektywnie, rozsyła, nawet pewnie z jakimiś stratami do wszystkich, ale jeżeli porównamy to ze 100 tysiącami piecy,
które mają sprawność beznadziejną często, no to nie jest to efektywne rozwiązanie. Więc znów w bloku robimy wspólnie, działamy wspólnie i staramy się inwestować w rozwiązania, których wszyscy skorzystają. Nie? Jasne. No cóż, to było bardzo ciekawe, zupełnie zresztą nietypowe jak na nasze ostatnie spotkanie, bo tak jakoś ostatnio było jednak mniej w kierunkach praktycznych, a tutaj dostarczyłeś nie tylko wiedzy z różnych dość dziedzin, ale też wspomniało się o wielu takich praktycznych rozwiązaniach. O, pojawiło się jeszcze jedno pytanie. Jak zachowywać się na zakupach, żeby postępować sprawiedliwie wobec krajów, które cierpią z powodu zmian klimatu? A, to jest temat rzeka i to jest temat, który moim zdaniem to jest temat na osobny wykład. Tak właśnie też pomyślałam, jak tylko je zobaczyłam. Patrząc na dane FAO, wiemy, że większość żywności marnuje się przy produkcji i dystrybucji. Owszem, bardzo dużo jedzenia marnujemy w domu, kto ma małe dzieci, tak jak ja, pewnie się też tym zżyma, że dzieci marnują jedzenie. My też marnujemy jedzenie i absolutnie obniżenie tego marnotrawstwa jest w naszym interesie i powinno być uskuteczniane. Natomiast bardzo dużo żywności marnuje się w produkcji i w transporcie. Jeżeli chcemy w sklepie robić zakupy etyczne, to musimy postępować trochę wbrew tej naszej wewnętrznej małpie, która siedząc na krzaku wybiera zawsze najpiękniejsze owoce. To znaczy, żeby wybierać czasami te owoce, które nie są doskonałe. Dlaczego? Dlatego, że te, które nie są doskonałe, one potem na końcu są przez nikogo nie kupowane i one są potem wyrzucane i się marnują. Najwięcej marnujemy właśnie owoców, warzyw. Więc jeżeli chcemy tak naprawdę pomóc, to takim fajnym, praktycznym sposobem jest wybieranie tych, które nie są idealne. Dlatego, że jest spora szansa, że to one właśnie zostaną wyrzucone i zmarnowane pod koniec dnia albo za kilka dni. No to jest taki kontr, troszkę sprzeczny z intuicją, ale moim zdaniem głęboko praktyczny sposób na redukcję zużycia marnotrawstwa w sklepach. Bo sklepy po prostu wyrzucają, jak już są jakieś brzydkie pomidory albo jakieś brzydkie marchewki, one wszystkie lądują w śmietniku. A ja tak pociągnę jeszcze odnośnie zakupów, przechodząc już tych zakupów żywnościowych, to załóżmy ktoś wybiera telefon komórkowy, smartfon, prawda? W jaki sposób to ma zrobić właśnie, żeby być etycznym? No przede wszystkim nie kupować go co rok i nie kupować go co dwa lata. Jeżeli tylko kupimy nowy telefon, to trzeba go od razu obłożyć w futerał i nakleić do niego odpowiednią ochronną naklejkę, żeby się nie stłukła szybka, po to, żeby ten telefon nam służył 2, 3, 4, 5 lat. To jest pierwsza rzecz. Tak? Druga rzecz to stary telefon oddawać do recyklingu, oddawać tam, gdzie on powinien trafić, nie wyrzucać, nie trzymać go w szufladzie, aż tam spleśnieje przez 20 lat, tylko oddawać go we właściwe miejsce, dlatego że okazuje się, że to jest takie pojęcie urban mining, kilogram telefonów ma w sobie więcej złota niż najlepsza ruda złota na świecie w jakiejkolwiek kopalni, tak, więc to są tematy, moim zdaniem, najważniejsze, żeby po prostu tego nie kupować co roku, czy jak tylko zadzwoni ktoś z teleoperatora i powie, że już mamy super fajny telefon, który ma to samo, tylko właściwie jest nowy. I oczywiście jest problem tych metali rzadkich, kobaltu czy innych, nie kobaltu. Nie, to akurat, no więc tutaj temat, musiałbym go zgłębić dokładnie, jak wygląda. Nie chciałbym opowiadać czegoś, na czym się nie znam, natomiast jest dużo działań
na świecie, które mają za zdanie no, redukowanie szkodliwych, niesprawiedliwych działań, gdzie te pierwiastki są pozyskiwane w nie ten sposób, co trzeba. I no, musiałbym się przygotować, żeby więcej odpowiedzieć na ten temat. Adamie, dziękuję Ci bardzo serdecznie raz jeszcze. Dziękujemy też Państwu za aktywny udział i zapraszamy za tydzień na kolejny wykład czwartkowy. Wszystkie informacje na temat naszych wykładów, na temat naszych zajęć są na stronie Akademii Trzeciego Wieku matw.fwst.pl. Projekt jest realizowany we współpracy z miastem Wrocław. Program na razie mamy do końca grudnia. Na pewno już niedługo pojawią się kolejne tematy. Zapraszamy tym razem dwa razy w tygodniu. Przez pandemię spotykamy się częściej. I w takim razie do zobaczenia, a z Tobą, Adamie, również mam nadzieję, że niedługo spotkamy się. Ja dziękuję bardzo, zapraszam na nasz profil na Facebooku Fota for Climate, Fota 4 Climate. Tam możecie być z nami w kontakcie, możecie zadawać pytania. Życzę miłego wieczoru. Ja również, do zobaczenia. Dzięki.